Dzień dobry. Dziś chciałabym Wam pokazać, jak szykuję taką zapiekankę z łososiem, z cukinią. No i mam nadzieję, że chociaż troszeczkę Wam przypadnie do gustu. W ogóle jestem ciekawa, czy skorzystaliście z poprzedniego przepisu na risotto. Jeśli tak, no to oczywiście dajcie znać, jak Wam wyszło i czy Wam smakowało, co może zmieniliście. No i pokażę Wam teraz, co będziecie potrzebować do wykonania tej zapiekanki. Więc tak, potrzebujemy takiego łososia, 3 cukinie, ziemniaczki. Będzie Wam potrzebne takie naczynie żaroodporne, jedno całe jajko lub 2 żółtka, jak wolicie. Kamembert, śmietanka 30, serek do posypania na górę i jeszcze potrzebujemy mąkę ziemniaczaną. Teraz sytuacja z naszymi produktami zmieniła się w ten sposób, że łosoś został pozbawiony skóry i pokrojony w takie paseczki, powiedzmy może to być nie, 0,5 cm. Serek kamembert został pokrojony w kostkę, cukinie obrane i starkowane na dużych oczkach, a ziemniaczki obrane i też pokrojone w takie talarki, widzicie, takie o, nie do końca równe, ale powiedzmy na oko też gdzieś tam 0,5 cm powiedzmy. I tak, ziemniaczki będziemy gotować przez 5 minut od momentu, jak zobaczycie, że one faktycznie zaczynają się gotować. Wtedy 5 minut je tak podgotujemy, ściągamy z ognia i zostawiamy do przestygnięcia. Dobra, ziemniaczki są posolone i już się gotują. Cukinia wylądowała na patelni na tłuszczyku. Przyprawiamy tam troszeczkę soli wcześniej. I teraz porzucimy jeszcze trochę pieprzu, żeby było smacznie. Może nie będę Was zanudzać teraz tym podsmażaniem cukinii. Jak się nam podsmaży, to do Was wrócę i będę Wam mówić, co robimy dalej. Cukinia się podsmaża i już zaczęła puszczać ten swój sok, więc teraz jest czas na to, aby do tego wszystkiego dodać śmietankę 30% i dodajemy 7 łyżek. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. W ogóle mieliśmy robić z moim przyjacielem tajfunem chili con carne w takim połączeniu online, ale mój przyjaciel nie ma dla mnie czasu i to jest ten moment tajfun, w którym możesz, a nawet powinieneś czuć wyrzuty sumienia. Żartuję. Dobra. I teraz słuchajcie, sytuacja wygląda tak, że troszeczkę musimy zmniejszyć grzanie. I staramy się z tego, co nam tutaj powstało, zaraz Wam pokażę. Z tego, co nam powstało, widzicie, musimy odlać do szklanki, no tak z pół szklanki, myślę, by się przydało tego takiego soku, co nam tu powstał. Jak już odlaliśmy płyn, to dodajemy do tego łyżkę, taką dużą łyżkę stołową mąki ziemniaczanej. O, tyk. Teraz migiem musimy to wszystko zrobić taki mikser. Dobra. Jak już nam się to wszystko pięknie wymiesza, to wlewamy z powrotem na patelnię do cukinii. O. Mieszamy i tak, żeby nam się to troszeczkę zagotowało. Do tego dodajemy kamembert. Ops. Żeby nam się tutaj pięknie wtopił, wkomponował. I pozostanie nam tylko dodanie jajka. Aha, jeszcze możecie sobie też już nagrzać piekarnik w opcji góra-dół na 180 stopni. Żeby już był gotowy, jak nam się podgotują ziemniaczki, będziemy układać warstwy zapiekanki i prosto do pieca. Ciekawa jestem, czy wykorzystacie ten przepis, czy go wypróbujecie któregoś razu.
nadzieję, że tak, i że się pochwalicie efektem swojej pracy kulinarnej. Dzięki temu, że dodaliśmy ten płyn z mąką, tak nam nasza tutaj ten farsz troszeczkę nam tak zgęstniał, dzięki czemu ta zapiekanka nie będzie się rozłazić, przynajmniej taką mam nadzieję, tylko będzie pięknie nam się udawało ją nałożyć na talerz. Dodajemy do tego jajeczko. Ops. Mieszamy wszystko razem. I farsz będziemy mieli w zasadzie gotowy. Ziemniaczki się zaczęły gotować, więc liczymy 5 minut. Ok. Ziemniaczki mamy w małym niedoczasie, no ale nie szkodzi, dajmy im szansę. Dobra. Farsz jest gotowy, no więc czekamy na ziemniaczki. I zaraz wracam, będziemy układać warstwy zapiekanki. Dobrze, ziemniaczki mamy przestudzone, więc w naczyniu żaroodpornym układamy pierwszą warstwę. Takie teraz musimy zrobić Tetris, żeby nam się pięknie wszystkie ziemniaczki ułożyły. I to będzie pierwsza warstwa naszej zapiekanki. Na to będziemy dawać farsz z cukinii. Ajajaj, gorące. Na farsz troszeczkę pieprzu i później kolejna warstwa ziemniaczków, cukinia, pieprz, znowu ziemniaczki i na to położymy łososia. Posypiemy go później serkiem, parmezanem i do pieca. No i kiedy zapiekanka będzie w piecu, my mamy czas na to, żeby się pomodlić, żeby nam się udała smaczna. Dobra, mamy ziemniaczki pierwsze ułożone. Teraz bierzemy naszą patelenkę i tak staramy się ten farsz podzielić, żeby nam wystarczyło na pierwszą warstwę i zostało na drugą. Dobra. Są takie składniki, które mój syn bardzo lubi. To jest w sumie, można powiedzieć, jedno z jego ulubionych dań. Dlatego mam nadzieję, że wam też posmakuje. Dobra, jeszcze troszeczkę. Ops. Ok, ładnie rozprowadzimy, żeby było równo. Teraz na to dajemy pieprz. Chyba drobniutko troszeczkę. I zaczynamy układać kolejną warstwę ziemniaczków. Znowu farsz cukinii, pieprz, ziemniaczki i łosoś. Więc opuszczam was na jedną warstwę. I jak będziemy układać łososia, to znowu do was wrócę. Na ostatniej warstwie ziemniaczków mamy ułożonego łososia. Później na całość wysypałam parmezan. I nasza zapiekanka jest w zasadzie gotowa. Pozostaje nam ją tylko włożyć do pieca na 15 minut. No i jak już będzie wszystko upieczone, to się zajadać. Mam nadzieję, że spróbujecie tego przepisu, że wam się podobał sposób przygotowania i ten wirtualny czas, jaki mogliśmy razem spędzić. Ja teraz będę miała czas dla siebie. Kupson zaczyna swoje lekcje online, więc ja zacznę trening. Przesyłam wam wirtualne buziaki. Mam nadzieję, że trzymacie się zdrowo i bezpiecznie i że niedługo cała ta historia z wirusem się skończy i będziemy mogli się spotkać. Całuję was bardzo mocno. Trzymajcie się. Muah!